Gdzie jedziemy? Do lasu na grzyby. Ale ty masz koszyk do święconek, a nie na grzyby. A ja mam grzybki. To będzie grzybki małe do octu. Mama to idzie. Oto nasz blok. Blok ekipa. Jedziemy na grzyby. Ile nazbierasz grzybów? 700. Sezon grzybowy rozpoczęty. Pochwal się, kochanie, co znalazłeś. Nasze pierwsze. Pierwszy. Czarny łepek. Malusie. Gratuluję. Dziękuję. Zobacz, mam i ja też. Bliźniacy. Może będzie więcej ich tutaj. Szukamy. Szukamy. To jak z tymi, z drobniakami. Jak jest jeden w dołku, to i dookoła może być pełno. To ty nawet grzybobranie porównujesz do poszukiwań? Tak trochę. Chodź, zobaczysz ładnego prawuska. Idą. Podejdź no tutaj do płota. Zobacz, w tym pniaczku. Widzisz go? No faktycznie. Zobacz, jaki ładny, piękny, dorodny. Możesz go zerwać. Zobacz, to jest prawusek. Dorodny. Uśmiecha się do nas. To jest prawusek? Tak, aż żal było go zerwać. Nie znam na grzybach. Jak na tych... Nie mów mi tego, że się nie znasz, bo nie będę jadł w ogóle grzybów. To tak jak na poszukiwaniach. Jak mam sygnał, to kopię wszystko, także na grzybach zbieram wszystkie grzyby. A co ty tam już masz? No, tylko się nie śmiej, bo jak się nie nadają, to wywal. Bo nie, no to się nie nadaje. No co ty tutaj do miski włożyłaś coś, co... Chciałam ci dobry obiad zrobić. No, faktycznie dobry obiad to by był. To do wyrzucenia. To olszówka. Ale wiesz co, my nie zbieramy olszówek. Jest to jadalny grzyb, wyrzucamy. To też. I to też jest jadalne, ale tylko raz. Aha. Zobaczcie, co ukochana chciała do koszyka włożyć. Bosiara. Nie znam się, dlatego zbieram wszystkie, a ty tylko sobie sprawdzisz. A tutaj ukrył się w tym oto gąszczu zajączek. Możesz go zerwać, bo to jest grzybek jadalny. I to wiele razy, nie tylko raz. No faktycznie. Uwielbiam. Zapach grzybów. No. Wygląda jak piękny prawusek. Brąz. A co pod spodem? Ale prawusek. No niestety to nie prawusek. Tylko wygląda jak prawusek. Ale piękny, nie? Grzyb, no. Piękny, uroczy. Tylko nie do koszyka. Nie no, zostawię może. Ktoś inny się skusi. Ale tuż obok leżał zajączek. Go bierzemy. Uroczy. To jest zajączek? Tak jest. Najbardziej popularne grzyby. I ty mówi się na nie czarne łebki? Nie, czarne łebki to te w środku, co masz. A te małe? Te małe, tak. Czarne. Aha. Od grzyby czarne łebki. Okej. Uśmiecha czarny łebek. Zdrowy. Takie grzybki tu się zbiera z radością. Iść do słoiczka będzie. A tutaj ładne dwa zajączki, bliźniacze, zobaczcie. Do siebie przytulone bliźniaczki. Zaraz sprawdzimy tylko, czy nie są robacze. Ja już chciała tam zrywać grzybki. Rodzinka na grzybach. Deszcz pada, nie przeszkadza im. Hania, przewidujesz zebrać coś dzisiaj grzybów? Oliwia już ma pierwszego swojego grzyba. To kwiat czy grzyb? Grzyb. Takich nie zbieramy, to trujak. Hania, takich też nie zbieramy, bo to też trujące. Zobacz, tak jak mamusia ma tutaj. Tak jak mama ma w koszyku. Tak, zobacz, ale muszą mieć brązową główkę taką ciemną. Bo mama już dzisiaj nazbierała trochę przed tym deszczem, który nas dopadł. Razem. Razem. Mam! No, to jest dobry grzybek. Zrywaj go. To zajączek jest. Z nóżką wyrywaj. To jest zajączek. No wyrywaj, nie bój się. Czego ty się boisz? Ślizgie. Ślizgie. Wyciągaj go. Ja nie lubię zbyt.
Także koszyk ci się wypełni, zobacz. No, to właśnie takie. Zajączki. Tylko musiałbyś zerknąć, czy nie są ten. Nie, no dobre są. Pyk do wiaderka, pyk. A wózków nie ma, ale dobrej zajączki. Tak, do suszarki będą się nadawały. Tu takich sporo tutaj. Bo 5 miałam w jednym miejscu. Oliwia! O! Gdzie jesteś? Dzieci pilnują się, żeby nie poginęły w lesie. Boisz się Hania lasu i wilków? No. No. Hania na ciebie krzycze, ty zbierasz grzyby. Zobacz, masz tutaj zajączka. Zajączek. Ale robaczy, co? Pokaż. No, to nie nadaje się za bardzo. Pyk, pyk. Hania! Co? Zobacz, jakie tu są grzybki. Jadalne, pod nogami masz, widzisz? Mogę je wziąć? Tak, to są dobre grzybki. No, zrywaj, śmiało. No, do koszyka. Tu masz z boku, zobacz. Też do koszyka. Tu jest kolejny taki maluszek, zobacz. Do koszyka. I jeszcze jeden jest, zobacz, jak się tutaj ukrył. Hania, zobacz, jak się tu ukrył. Już masz prawie pełny koszyk. Do jedzenia. Rozpadało się, idziemy się schować do busa, nie? No jest tam mokro na plecy. Mogliśmy deszczaki wziąć. Przeczekamy, przestanie padać, wyjdziemy dalej. Ta-da! Ta-da! Ale grzybów przybywa. Rozpadało nam się, trzeba uciekać do busa, schować się przed deszczem, żeby nie przemoknąć. Mamy dzisiaj bardzo dynamiczną pogodę, ale co zrobić? Najważniejsze jest grzybobranie. Zobaczcie, jak w ładnym towarzystwie dwa grzybki sobie stoją i uśmiechają się. Zrywaj, Hania. Pokaż od razu tutaj do kamery, a nie od razu do koszyka tam ciśniesz. Pokaż tego większego. Pokaż. Tu jest. Piękna pociecha, ładny grzybek. No. Już prawie masz pełny. Ej, mam grzyba. Pełny. Ja też mam dużego. Ale czy on nie jest robaczywy? Pokaż. O, to już kapeć, to się do niczego nie nadaje. Do wyrzucenia. Ciach. Jak grzybobranie uważasz za udane? Tak. Tak? No. Dobrze. Pozdrawiamy wszystkich ze lasów spod Odbrachtówka. Z lasu pod Odbrachtówka. Zapraszamy. Bye, bye. Hania, pozdrowisz zbyt widzów? Z tego. To jest mało. Nie, ja nic nie czuję. Ej. Taniec w wodzie. I do domu jedziemy. Tak. Oliwia, a to już suszysz grzyby na masce. Piękna Kania. Oczywiście do przesmażenia. Lubisz kotlety z Kani? Z Kani? No. Ja w ogóle bardzo lubię grzyby. A Hania, a ty lubisz kotlety z Kani? I jeszcze takie grzyby w odcie to w ogóle. No dlatego Hania, będziemy szukać w tym roku dużo. Dla kogo to serduszko? Dla nikogo. Dla nikogo. Dla naszych widzów, tak? Rozpadało się na dobre, chyba będziemy kończyć, co? Chyba tak. Także to trojaczek na zakończenie. Ej! O, no to łobuzie ty. Takie się je grzybki? Nie. No, to się nie zrywa tak. Dzisiejsze grzybowranie tak w pełni udane. No stop padał deszcz. Wszyscy zmoknięci. Hania grzybków trochę nazbierała. Oliwia tak samo. A jest pusty, bo masz, tu są wszystkie. To są nasze grzyby. Wspólne. Wspólne. Okazów nie mamy, ale miło spędziliśmy czas. Żeby nie deszcz, to byśmy zostali dłużej. A tak jesteśmy mokrzy i spadamy do domu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. Pa.